Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej, już czwartej odsłonie mojego konta na Stardoll. Jednak nie do końca dzisiejszy odcinek mojego konta będzie dotyczył. Przede wszystkim chciałam zobaczyć taki ogólny przegląd tego, co mamy w nowościach, jeżeli chodzi o ubrania. I powiem Wam, że bardzo fajny jest ten płaszczyk. Tak jak wcześniej już właśnie ubrałam tą sukienkę, też mi się strasznie podoba, taka gazetowa sukienka, bardzo mi się podoba. Potem mamy coś już niekoniecznie w moim stylu, chociaż na przykład ta sukienka, powiem, że nawet. A cóż to jest na głowę dziwnego to? No dobra. Pościągam sobie to, bo jak coś mi przyjdzie do głowy ubrać, to będę przygotowana. Tak, tu mamy też od razu reklamę bardzo drogiej strony. Zresztą sama nazwa wskazuje, nie? No i tutaj niekoniecznie mój styl. Potem mamy taki styl Hollywood. Ale jak widzimy, już niewiele rzeczy z tego stylu możemy kupić, bo jak taka cena jest skreślona, to znaczy, że no, sorry, ale było, minęło, trzeba było szybciej reagować, a nie długo myśleć. No tu mamy cyrk, to nie do końca jakoś moje klimaty, zresztą ja bardzo nie lubię cyrku. Tutaj mamy takie dziwne stroje z voila. Ale o ile ten dół tak sobie, wiecie, ale ta góra jest boska. No, tak jakby mi kiedyś coś przyszło do głowy, to by było niezłe. Potem mamy coś takiego, całkiem nieźle się to prezentuje. Spódnica już tak niekoniecznie. Torebka też w sumie niczego sobie. Jedziemy dalej. Mamy bardzo ładną sukienkę. Taka trochę poodkrywana. Myślę, że trzeba by było coś pod spód jednak włożyć, mimo wszystko. Tak, to też nie do końca moje klimaty. No tutaj dosyć ciekawe są te buty, rajstopy, rajstopobuty. Proszę. O, jaka tygrysica się zrobiła z mojej lalki. Tu mamy sukienkę bardzo taką stonowaną i grzeczną, ale jak się już założy takie rękawki, no to już zupełnie inna sprawa, nie? Okej. No i tu mamy jeszcze ostatnie rzuty. To jest dosyć ciekawa sukieneczka, lachaleczka, też fajna. No dobra, ale powiedzmy sobie, że z tych takich nowości to mało rzeczy mnie tak naprawdę zachwyciło. I dzisiaj mieliśmy się zająć takim obchodem ogólnym po innych stronach. I generalnie to bardzo chciałam zacząć od moich przyjaciół. Ale niestety, albo istety, o, proszę bardzo, już zarobiłam 5 star dolarów. Haha, tak to się robi. Bo tak, z tych moich starych przyjaciół, no to powiem Wam, że mało zostało, naprawdę mało zostało. I teraz tak, gdzie ja bym miała ich? O, moi przyjaciele. I tu mamy tak, Agę, Klaudię Ligenzę, która nie wiem, czy wciąż jest tą samą Klaudią, czy czasami nie sprzedała tego konta komuś innemu. Kiedyś tam razem sobie pisałyśmy, ale to naprawdę były już lata temu. No i jeszcze jedno konto, Sukces Full Girl, ale no jest w moich imprezowiczach, ale no nie wiem. Tych najprawdziwsiejszych przyjaciół bliskich nie mam, bo sprawdzałam ich konta i one już zostały usunięte, więc nie mieli tyle co ja, niestety, szczęścia. Bardzo się starałam zachowywać właśnie, żeby jak najwięcej było z Polski, bo uważam, że powinniśmy się wspierać,
No ale z tym to tak różnie jest. Czasami się trafi, czasami nie. No widzicie, że trochę tych przyjaciół jednak mam. Ja moich przyjaciół wspieram, kiedy tego naprawdę potrzebują i jeżeli ktoś mnie poprosi o to, żebym mu oceniła, dała serduszko, to też nie widzę problemu. O, Rumer, to też była jedna z moich takich bardzo bliskich przyjaciółek. No ale widzę, że no niestety, ale tych najbliższych mojemu sercu już niestety nie ma, no przykre to jest. Ale nic, no takie jest życie. Przejdźmy zatem do okładki. I tutaj mamy taką zakładkę, gdzie są superstar. I zaraz sobie znajdziemy tutaj... to są właśnie na topie. To są najwyżej oceniane lalki, stylizacje, jakie można by sobie wymarzyć. Także, no widzicie, można by było tutaj zainspirować się. Bardzo ładna fryzura. No i właśnie, jak widzimy taką oto fryzurę, która nam się bardzo, bardzo podoba, to możemy sobie wejść na konto Phoebe Cleo. Wchodzimy na to konto. O, ona jest z Polski. O, jak mi miło. Super, Gosia. Gosia, ale fajnie. No jeżeli bardzo chcemy zobaczyć, skąd ona ma takie włosy, bo na pewno nie ze sklepu, to wchodzimy do salonu piękności i tak sobie te włosy klikamy i widzimy, że jest to projekt crystal.cat za 79 star dolarów, czy jak to? Tak, star końców, star dolarów ona to kupiła. I rzeczywiście jest to ładna. Zapisujecie sobie wtedy tą nazwę crystal.cat i możecie potem poszukać sobie taką użytkowniczkę i zobaczyć, czy u niej rzeczywiście takie ładne fryzury są. No i tak się kupuje, i tak się właśnie wyłapuje. Jeżeli chcecie, to ja Wam pokażę, jeżeli mi się tylko uda oczywiście. No i znalazłam tutaj na górze, gdzie mamy Star Dolls, wpisujemy crystal.cat. No i szukamy. No i jesteśmy na stronie crystal.cat, które już na dzień dobry daje 5 gwiazdek. Jest to taka moja własna ocena dla jej twórczości i tego, co tutaj ogólnie widzę. No jak zobaczyłam Eda, że siedzi u niej w pokoju i gra na gitarze, no jakby mogła nie dać 5 tych serduszek, nie? Tych gwiazdeczek. Okej, ale co mnie interesuje? Wiemy, że jest to twórczyni i wiemy, że robi fajne włosy i w ogóle ma świetną tą nerkę. Też bym taką chciała dla mojej simeczki. Może gdzieś ją tam uda nam się kupić. Wchodzimy, kochani, na jej stronie, na Star Bazaar. No i tam szukamy, co też tam ona ma fajnego. Ma na przykład taką kiecuszkę, która kosztuje, o matko, o jedyna 600 star dolarów. No, nie komentuję, ale jest to taka cena, powiem, no, dosyć spora. W dekoracjach nie ma nic, w biżuterii nie ma nic, ale jeżeli chodzi o fryzury, no to i o Boże, i o tak. I tu jest ta fryzurka, która nam się wtedy tak bardzo spodobała na naszej dziewczynie, na naszej Polce. I po prostu, jeżeli tylko dysponujecie ceną 89 star dolarów, no to po prostu kupujecie i macie bardzo fajną fryzurę, prawda? Zastanawiam się też, bo ta ruda też całkiem i niczego sobie jest. No więc tak właśnie się wydaje pieniądze, ale myślę, że bardziej mi się podoba ta czarna i ja ją sobie kupię. Bo jeżeli tylko będę miała taką chęć, żeby coś zmienić na głowie mojej simki, to już będę miała fajną fryzurkę. No i tak to się mniej więcej właśnie robi.
Więc zaczynamy zawsze od gwiazd i od takich bardzo popularnych. Na przykład mamy tutaj jakąś Loveliness i tutaj widzimy, że ona też ma bardzo wysokie notowania. Hello. Jest tutaj na 108 poziomie Stardoll i jest od 2012 roku, a jestem od 2011, no ale miałam jednak tą kilkuletnią przerwę, więc dajemy jej 5 gwiazdek oczywiście. Możemy spojrzeć też na jej listę życzeń, ale ona nie ma nic na liście życzeń. Nie ma też chyba żadnych takich do osiągnięć, no nie wiem. Możemy jej też oczywiście pogratulować, ponieważ zdobyła jakąś tam kolejną nagrodę. No i Simeczka rzeczywiście jest prześliczna. Widać, że ma ogromne poczucie stylu. Piękne, piękne. Tak, mój pies znowu warczy. Bardzo Was za to przepraszam, ale tak to już jest, jak się ma psiaczki. No i tutaj apartamenty, najczęściej ten pierwszy apartament właśnie, który jest, to jest ten, tu jest wszystko i nic oczywiście i tu jest ta kurteczka, która mi się też podobała, no bo jest rzeczywiście bardzo ładna, no i tu widzimy jakieś fajne ozdoby, bardzo fajne ma. Takie no nabrzdżone, no wiadomo, ale czemu nie? Tu ma też jakąś dekorację. Super, super. Lubi, bardzo kolorowo widzę. No. I wiecie co, ja chyba ten płaszczyk, jeżeli tylko będzie, to ja go sobie chyba kupię. Chyba, że już go nie można kupić. Już nie pamiętam. No. Możemy tak sobie wchodzić do kolejnych tutaj uczestników i podglądać, jak też mają w swoich pokojach, jak to mają pourządzane. Ja bardzo lubiłam to robić, zwłaszcza właśnie jak ktoś na przykład jakieś miał osiągnięcia duże, no to wtedy wchodziłam sobie na jego konto, żeby zobaczyć, jak też tam ma pourządzane. No wejdziemy sobie może teraz tym razem do jakiegoś chłopaka, bo czemu by nie, i zobaczymy, co on tam ma. Ale ślicznie, ale pięknie. Jakaś tam parka jest, domek z werandą, kolorowo, wesoło. O, widzę, że w Paryżu też byliśmy. Przez chwilę spodnie mu się nie wczytały. Dajemy oczywiście 5 gwiazdek i możemy lecieć dalej. Tak to mniej więcej wygląda. Nie jest to może nic nadzwyczajnego, ale czasami możemy spotkać kogoś, kto ma naprawdę przepiękne dekoracje. Jak tutaj wejdziemy sobie właśnie na spotlight, na dekor, to właśnie widzimy podgląd do tych najwyżej ocenianych dekoracji pokoju. No nie tylko pokoju, bo to są też nie tylko wnętrza, ale są to też jakieś tam inscenizacje takie robione na zewnątrz. No i powiem, że tutaj można się też napatrzeć i też można się zainspirować. Tak to wygląda. Ja jednak chciałabym zajrzeć na stronę do moich przyjaciół. Gdzie znowu mam ich znaleźć, bo ja to mam z tym wieczny problem. No i jesteśmy. Tak, więc weszłabym na stronę Agi i zawsze, kiedy jestem właśnie na stronie moich przyjaciół, to bardzo często właśnie, nie dość, że zostawiam gwiazdki, tutaj nie mogę zostawić, bo już byłam u niej, ale na przykład możemy zobaczyć jej listę z życzeń, czy ma jakieś i czy nie chcielibyśmy sprawić jej jakiś prezent. Na przykład moglibyśmy kupić jej takie oto kapelusz. No i już. Aga ma od nas
kupiony kapelusz. Proste, prawda? A jakie miłe. Tak, czasami zdarza się, że w komentarzach też zostawiają nam prośbę o to, albo zadają nam jakieś pytania, albo proszą, żebyśmy zostawili serduszko. Akurat chyba u Keiri zostawiłam gwiazdki i serduszka, tak mi się wydaje. Bo byłam tutaj, na pewno tutaj już byłam, bo tu są właśnie różnego rodzaju księgi osiągnięć, albumy i tak dalej. I w tym momencie, jak się ma tą księgę osiągnięć i daje się gwiazdkę, nie wiem, czy akurat będę mogła dać, bo ja już chyba dałam jej gwiazdkę, to tylko jedną gwiazdkę można dać, no to wtedy ta simka ma wykonane pewne zadania, które są właśnie w tych konkursach i do tego też tam wcześniej czy później dojdziemy. Nie wiem, czy tutaj możemy też dać jakieś gwiazdeczki, chyba nie, ani serduszka. Tylko tu, gdzie są te serduszka zaznaczone, ale już i wszędzie serduszka powkładałam, więc no niestety już więcej serduszek nie mogę. Czy ona ma jakąś listę swoich życzeń? Bo czasami tak niewiele trzeba, żeby komuś sprawić radość. Na przykład mogłabym kupić jej takie dżinsy. No. No i tak to się mniej więcej robi. Fajnie jest też oczywiście zostawiać tutaj jakiś komentarz. Ja tego nie będę robiła, bo zajmuje to trochę czasu. Zwłaszcza jeżeli się pisze w języku angielskim, albo często zdarza mi się również pisać po czesku, albo na przykład zdarzało mi się też pisać w innych dziwnych językach, korzystając oczywiście z Google Translatora, ale to takie było miłe, że kogoś pozdrowiłam właśnie w jego ojczystym języku. Na tym polega chyba społeczność właśnie Stardoll, prawda? Także co, zachęcam Was, kochani, do odwiedzania stron tutaj różnych użytkowników. Myślę, że jest to bardzo fajna rzecz. Można się wiele nauczyć, można sobie wiele rzeczy pozapisywać i potem poszukać, żeby sobie samemu to wstawić do swojego apartamentu czy swojej simce. I w tym momencie będę się z Wami już, kochani, żegnać. Życzę Wam jak zawsze miłego dnia i trzymajcie się cieplutko, kochani. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Myślę, w którym zajmiemy się już powolutku czyszczeniem naszych szaf. Przydałoby się. To, kochani, do zobaczenia. Pa, pa.